Siemanko, z tej strony grustu, wracamy do przygód naszej wesołej kompanii. A w takim razie, jak udało nam się już posprzątać ten cały bałagan, nie ma tu już żadnych, no powiedzmy, na wewnętrznym dziedzińcu zwłok. Niestety nie udało nam się ustalić dokładnie, co to był za atak. Wiemy jedynie, że to byli Szekowie szak, z Szek Kingdom, ale to byli Wyznawcy Krala. No mamy tu parę najemników zatrudnionych, które jeszcze chodzą sobie. W takim wypadku, wreszcie, możemy zacząć odpoczynek. Oczywiście zmieniliśmy zbroję. Połączyliśmy, żeby była bardziej odporna mimo wszystko. Ze względu na... stwierdził, że... No tak, lepiej żebyś to był w tym chroniony, bo tam to było może i fajne, ale tu masz połączenie lepszych, spasowane. Może będziesz mniej mobilny, ale chociaż będziesz zdrowy. A na tą chwilę, no to co, no... Zrobimy jakiś odpoczynek. Jest noc, zmodyfikujemy ekwipunek i trzeba będzie ruszać za jakąś bitwę. No tymczasem część ludzi poszła na warte, a my możemy iść spać. Tak, kładziemy się. O, cały ten ciężki sprzęt z siebie zdjąć, można pójść położyć. Co się tam dzieje na górze? Stałem, przeciwnicy, spokojnie tam. Już padają, już nie ma sprawy. A, dobra, to ja też się pójdę przespać. A, ten miecz jakiś taki ciężki też dzisiaj. Położę go lepiej. O, toluz. E? co to było? Toluz. Musisz zabić generała Kat. To ty. Nie, ja śpię. O, jakiś serum musiał być. Dobra to Musisz zniszczyć zło Co jest grane. To luz, to luz. możesz przestać żyć. Ja A tu chcę począć. To... O, oh, sorry. No. Dziwne. Ten miecz. Dobra, wezmę go. Musisz mną zabić. Musisz wyruszyć na ziemię spopielone. O minus place, place. O minus place. O minus place. O minus place. O minus place. Jasna cholera, Tulus Przymkniesz się. Chuj. Nie będę się męczył. Ja chcę krwawe spać się. Do tego. Chcę siedzieć tutaj. Ale ja chcę. No. I, i, no już się będę. no Jakieś głupoty mi się śni. Tobie no, zawsze się głupoty śnią. E. Coś też pogadać? Tak. Musimy żyć na omnius place. Jaki omnius place? O czym ty pierdzieliś od samego... sobie od samej drugiej godziny już nie dajesz spać? Co tam się tak górze dzieje? Dajcie ludziom. Wyspać się. My już tu tak stoimy i pilnujemy. Dobra, dam. nie gorączkuj się, no Musimy wyruszyć na jeszcze jedną misję Chłopie, dopiero co wróciliśmy z wojny Rozumiesz? Jeszcze wróciliśmy na naszą bazę i było wszystko zapierdzielone A ty chcesz żebyśmy wyruszyli na jakąś bitwę Nie zgadzam się Musimy ruszyć, to jest ostatnie, ostatnie co możemy zrobić tutaj Musimy ruszyć się na ziemię spopielone gdzie jest? czy cię pogrzało do reszty Tourus. Nie, serio, mamy świetną no, drużynę, wyszkolonych chłopców, dam radę. Megi, 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 megi. O, gdzieś Megi? Megi, 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 megi. Megi, megi. Oh. O, dobra, wróci. Dobra, przyśpi się z tym Toulouse Jutro zwołamy całą drużynę przy śniadaniu i zobaczymy jak to będzie wyglądało dalej Tylko jak mamy tam faktycznie ruszyć to musisz przygotować Jakąś mowę rozgrzewającą, bo wątpię żeby byli chętni Chociaż po ostatniej wojnie to nieźle to wypaliło wszystko A tym razem daj mi spać już o, o, no dobra Dobra drużyno Mam ważną informację Akurat zebraliśmy się na śniadanie yy, zost dost ach, Nie wiem jak wam to powiedzieć, ale jeszcze zostało nam jeszcze jedno zadanie do wykonania Jakie zadanie? O czym mówi Tulus? Nie wiem Bip, ale coś czuję, że to będzie po prostu kolejna jakaś długa nieznośna prawa Tulus daj odpocząć, no to sięśmy dopiero wrócili z tej wojny jeszcze tutaj bronić naszej bazy, weź dysluzuj ja nie wiem, po co tu przyszedłem się tym robotem, ja nic nie wiem. Bip też jest robotem! Mam robotyczną rękę, Bip jest twoim bratem! Ja, ja czuję się trochę winny... Zdejmij może czapkę. Ja się trochę czuję winny, bo żeśmy rozgromili cały Okran... Cały Holy Nation... A ja byłem jednym z nich. No, ja też, i co? No. no, no dobra, I co? Chciałbyś dalej być Holiday Nation? Paladynem czy tam kimś? Nie, no tu jest lepiej. No dobra, to. Jaki tam masz plan? Więc. Yy, nie wiem, jak wam to wytłumaczyć. Powiedz i. powiedz. E? Co to znowu? Dobra, yy, więc. Musimy ruszyć na ziemię. Ominął placę, tam, gdzie jest. Yy, Pył, takie tam i tam Pokonać musimy Generała robotów Kto znowu generała? No tak mi się przyśniło Rozumiem, że masz proroczy sen I chcesz iść Pokonać przeciwników Tak? Dobrze rozumiem, Tulus? Bo ty masz sen i tobie się Wydaje, że tam trzeba iść To są ziemie poprzedniego Imperium, drugiego imperium Robotów Przecież to rozpadło się, tam nic nie ma, same jest zgliszczaj, teraz coś nas to ciągnąć? Obiecuję, że to jest już ostatnia misja, zresztą mamy i tak zapas gotówki, ale... Coś mi tam ciągnie, jakaś siła mnie pcha w tamto miejsce. Odkąd pokonaliśmy okranistów... Czuję jakby coś mi szeptało, że muszę zniszczyć... Roboty. Bez obazy, bo... Nie, spoko. I tak byłeś już wcześniej nieźle zryty, więc... Jakoś mnie nie dziwi, że teraz trzeba zmienić się w ukranistę. A Masz coś do ukranistów? No, no nie, bo i tak was już nie ma. Ha, ha, ha. Dokładnie. Bip nie rozumie. Bip, bip sobie zje. I, i, i... I pójdzie sobie. Ale gdzie chcesz iść, Bip? Bip nie wie, Bip ma dosyć już. Bip jest zmęczony walkami. Bip chciałby odpocząć. A tu mówi jeszcze więcej walki. Bip nie chce. Bip jest silny, ale Bip też ma swoje potrzeby. Megi, Megi. Meggi, Megi, Megi. Zgadzam się z Megi cokolwiek tam powiedział, nawet z Bipem. Już troszkę nas przesforsowałeś. Nie sądzisz, to przejmowanie miastu była jakaś katorga. Nie wyjdziecie stąd. Nawet do kibelka. Póki nie zgodzicie się na tą ostatnią wyprawę. Po tym, jak chcecie, możecie odejść z gildii łowców. Ale ja muszę to zrobić. I pójdziecie ze mną. Taki jest rozkaz. Nie, no to Rus, Ja rozumiem, że ty... No, wie, wiecie co? Ja, ja, nie ma sensu z nim się tak... Chodźmy lepiej, zrobimy sobie przerwę od tych wszystkich tutaj pilnowania naszej bazy, przyjdziemy się i będzie z głowy. Nawet jak co to, to już przyszykowałem wam czapki. Czyli co? To wszystko już było ustalone z góry i ty się na to zgodziłeś? Nie no, ale byliście z nim na wyprawie? Na, 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 na tego wielkiego bydlaka? No tak, ma rację. jak ktoś z tym sztulusu do łba, to już nie ma przebacz. Dobra, w takim razie co, zbieramy się i ruszamy. No. I to mi się podoba, teraz mogę was wypuścić. Jak ktoś chce do kibelka, to śmiało. Tak? Dobra, w takim razie, za 5 minut robimy zbiórkę i robimy wymarz. przygotujcie się. Dobra, wszyscy gotowi? Spakowani? Przygotowani? Tak jest, dobrze. Czeka nas długa trasa, jeśli mamy tam dotrzeć. E, to los za tobą ktoś, jakiś czołgista. Haha, Bip jesteś najsilniejszym wojownikiem. Tak, Bip jesteś najsilniejszym wojownikiem. E, w takim razie jesteśmy już wszyscy gotowi. Możemy ruszać. Więc naszym pierwszym przystankiem będzie Katun. Albo nie, naszym pierwszym sonem będzie Mourn. Z Mourn przejdziemy później do Spring, a ze Spring już później krepi Outpost i o minus Place. W takim razie ruszamy w podróż. 12 seconds later. Teraz, jak BIP jest najsilniejszym wewnikiem, musi znaleźć sobie godnego przeciwnika. Nie jesteś najsilniejszym wewnikiem BIP. I jakieś jeszcze skarby. No, nie jesteś na tak się nie, naprawdę. Musisz być bardziej ostrobny i uważać na swoje kończyny, bo łatwo jest je odciąć. I jakieś piękne kobiety ludzkie kobiety chciałbym jakoś poznać. Ej, hey, ja jestem piękną kobietą tutaj. Bip. Co to miało znaczyć? Głup. Odpowiedź mi, bip. Odpowiedz mi, bip. Ja, ja nie wiem tego. Ha, 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 ha. Za mnie Kto? Bip? Kto inny jest kobietą? Mygi. Jak już skończyliście te przepiękne rozmowy między sobą, to może biegnijmy do tego miasta. Jesteśmy już blisko tego. Co, jesteśmy bliżej Katun, nawet dobra, to wejdziemy do Katun. Zrobimy tu sobie odpoczynek, zobaczymy czy coś na nic, to wyślemy ich może do bazy. O, dobrze, to luz. 1 minute 37 seconds later. Dobra, dotarliśmy już do tego miasta. Stoicie. Inspekcja torb, podróżniku, Muszę sprawdzić czy nie wziąłeś um, Dobra, no to zobacz sobie, dobra, wszystko w porządku, możesz iść Ty to będąc, jakiś masz przypał Jak nie okranny chcieli zabić, to teraz będą cię sprawdzać samuraje Dobra, dobra, no. I tak nic nie mamy nielegalnego chyba, ten, chyba tu wchodziłeś kiedyś, co? To luz Może? Nie pamiętam Gdzie tu jest jakiś bar? Dobra, widzę bar, no przejdziemy się do tego baru Najpierw no spróbujemy sobie chwilę odpocząć. Ruszamy zaraz w dalszą podróż. Tym bardziej, że musimy jeszcze trochę na drogi odłożyć. jak skończyliśmy tego miasta. Dobra, jest wolny stolik, chodźcie siadać. Dobra, to sobie odpocznijcie tu chwilę. Ja spróbuję dowiedzieć się, czy coś uda się tutaj załatwić. I będziemy ruszać dalej. Dobra, chwilę odpoczynku zrobiliśmy. Trochę podjedliśmy, popiliśmy. Udało mi się jeszcze zatrudnić najemników. Powinni biec już do naszej bazy. No, widać, tą zieloną kropkę przemieszcza się. To w razie czego będą pilnować naszego tam dobytku, całego. A tym bardziej, no, trzeba będzie zaraz ruszać dalej. Odpoczęli chwilę. No, możemy w sumie ruszać. Patrzę jeszcze na mapę, które tu najszybciej będzie pójść, ale faktycznie chyba w Moulin, a później dalej pójdziemy. Dobra, to porować los. To ruszamy dalszą podróż. One eternity later. Dotarliśmy do miasta. Tutaj pewnie już troszkę posiedzimy. Zobaczymy. Jakiś bar kolejny zejdziemy, zobaczymy, czy są najemnicy, najemnicy i spróbuję, może odpocząć. Nawet światła tu nie mają, jaka bieda. Boże, Bip, już zaczynać, daj mu spokój. Nie idziemy, przy... bip, bip, zrobiłeś przypału i nie będziemy tu siedzieć. Ale to prawda, ja jestem też robotem. Nie, Bip, nie jesteś robotem. Dobra. Nie ma tu zbytnio miejsca, żeby posiedzieć, więc w takim wypadku biegniemy do Spring. Tam anti-slavers są, czyli antywówcy niewolników. A później ruszymy Creepy Outpost i z Creepy Outpost już będzie wchodzić do Ashland. Dobra, los A lepiej byłoby przez Flat Lagoon? Nie, przez Spring przebiegniemy. No Dobra, to prowadź. 2000 years later. Dotarliśmy już w sumie dalej, nie będziemy wchodzić do Spring'a, jednak ominęliśmy ze względu na wody. Creepy Outpost też nie będziemy wchodzić, tam już byliśmy w sumie. Kiedyś tam przychodziliśmy. Pamiętacie Leaf? Tamper? Ta, pamiętamy. Więc od razu przejdziemy tym bombozem między tymi dwoma górkami, albo może i tędy. I wejdziemy do Ashland Dome. Zpierw spróbujemy, spróbujemy zobaczyć co tutaj jest, a później zobaczymy jak dalej będzie toczyło się. Świetnie, kwaśny deszcz. Jak tam wygląda ochrona na kwaśny deszcz? Griffin dostanie trochę. Tamper też nic nie masz. Dobra, trudno, na razie biegniemy. Może jeszcze przebić się przez ten kwaśny deszcz. Tak przy okazji. Ja nie chcę nic mówić Tulus Ale goni nas jakiś koleś z Legionu Asasynów. Robot. Rozumiem, że olewamy sytuację i biegniemy. Yy, tak. E, jest dosyć szybki. Raz będzie nas bił. Dobrze, to chwila pauzy. I trzeba go uwalić. Bijcie go, póki jeszcze mamy jak walczyć. Dobrze, dobrze. Ale błyska się. Świetnie, podleczcie się kto może. Ja sprawdzę co on tutaj miał. No średnie te bronie miał, ale można mu to zabrać i wyrzucić. No po co? No, że jak będzie nas gonił, to nie będziemy mieli z tym problemu. Żeby nas atakował. W porządku takim, może wybiegnijmy z tego kwasu całego. Już wolę i siła po tym pustkowiu, który nas ma czekać. Dobra, takim ruszamy. Later that same evening. Dobra, tutaj już jest czysty ten deszcz. O ile może nazwać taki deszcz czystym, ale wchodzimy powoli do tego miejsca. Ashlands. Spójrzcie na to. Nie, to jest to. Wreszcie to widzę. Ostatni. Ostatnie miejsce, gdzie pojawiają się łowcy technologii. Moja matka gdzieś tu jest pochowana. O, Toulouse, jak nie widzieliśmy takich rzeczy. To smutne, że mogę podzielić tutaj los. Wiesz, w sumie wszyscy musimy kiedyś zginąć. Dobrze, chociaż możemy wybrać miejscu, w którym możemy zginąć. Dobrze powiedziane tamper. Ty ja dziewczyno, Megi, my tutaj nie zginiemy, nie w tej dziurze zarośniętej. Nie dzisiaj. E, dziękuję w imię Megi? Ach, coraz zimniej się tu robi. Toulouse, wiem, zauważyłem, ale spoko. Toulouse, nie chcę nic mówić, ale pojawiają się jakieś roboty, które na nas w sumie biegną. No to co, trzeba przyjąć ich do siebie, jakoś taktycznie spróbujcie to rozegrać. Pamiętajcie, to jest jeszcze druga generacja, Second... Znaczy nie tyle co Second, a druga generacja Imperium. Dobra, dobijcie tych co się ruszają. Jak tylko będziecie mogli. Bip wygrał, ha, ha, ha. Świetnie Bip, no zobaczmy co tutaj mieli. O, antyczne zbroje i bronie. Wszyscy podleczeni? Tak jest. ruszamy. Bo to już jesteśmy blisko tego pierwszego miejsca. Bip, 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 bip. Bip, nie śpiewaj sobie. Wiem, że ci wesoło i w ogóle, ale. To jest wielkie. No, ruszamy, ruszamy. Jak się czujecie? W miarę? Nie połamało was jeszcze? No, nie tak niezbyt. Ej, tutaj coś lata nad nami. E, spoko, to raczej znaczy nic nam nie grozi. Będziemy musieli tutaj zwiedzać po kolei. Zobaczmy, tylko tu wejście jakieś jest? Jest, dobra. Ekipa, wchodzimy. Jak wyczyścimy tą lokację, to będziemy mogli zrobić sobie tu odpoczynek. Tak jest. Gotowi? Gotowi. Szarżo. Dobrze, Gryffin, siekajcie ich! BIP będzie ubijał! Świetnie! Nie przerywajcie walki! E, tu jakiś jest. Był raczej jego mość. Head of Argy Zobaczmy, co on tutaj ma. E, czemu ty nie atakujesz? To są moi bracia. No, no dobra! No rozumiem, że to są twoje bracia. Jakieś ciekawe lipsy? Nie. Ale jak już go uwaliliśmy. Boże, Tulus. Czemu mu wyrwałeś łeb? Nie wiem, tak jakoś musiałem. Może wrócimy do tego miejsca, a nie żeśmy wybiegli gonić jakiś pojedynczych. Dobra, to wracamy. Tulus, zaczynam się o ciebie martwić. Rozumiem, że po prostu chciałeś zwiedzić tę lokację, bo mogliśmy iść w mniejszą ekipę, a ty wysłałeś wszystkich ludzi. i To może być pewna śmierć. Nie będzie, nie przesadzaj. Ekipa, gdzie jesteście? O, tutaj. Zbiórka, podleczyć się. Robimy tutaj krótki odpoczynek. To potrzebuje się kładzie. Tak jest. BIP jest silny. BIP nie potrzebuje. Świetnie. Liv. bo ty tu będziesz stał A resztę zaraz ubijemy trzeba będzie wyjść zaraz tu dalej ale najpierw zobaczymy co i tutaj mają ciekawego mi ze mną, Bip. Tak, teraz musimy się naprawić. I na tą chwilę to będzie wszystko. Zrobimy sobie odpoczynek i wrócimy w następnym odcineczku. Trzymajcie się, do zobaczyska. Siemanko. Hej, Tulus, do kogo ty gadasz? Nie masz to nie interesuje. się. Hej!